Hej, tu Misia, witam Was na moim kanale i moi drodzy, dzisiaj film z moją jeździecką rutyną. Pokażę Wam wszystko, co się dzieje od początku, od tego momentu, kiedy przygotowuję się do wyjazdu do stajni, aż do powrotu do domu. Także życzę Wam już teraz miłego oglądania. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, no i lecimy z tym filmem. Moją rutynę jeździecką zaczynam od posmarowania stawu skokowego właśnie takim żelem przeciwbólowym, bo jednak nadal go czuję. No, chcę podczas jazdy jak najlepiej się czuć. Maść mi już wyschła, założyłam swoją skarpetkę uciskową i na to dopiero będę zakładać skarpetę jeździecką. Dobra, moja stylizacja na dzisiaj wygląda tak. Bluza, kamizelka z Shokemile z tej nowej kolekcji, która jest dostępna na Amigo i która tak mi się podoba. No po prostu ten kolor jest przepiękny. Specjalnie sobie zrobiłam nawet paznokcie pod kolor tej kolekcji. Tak mi się ona podoba. Dalej mamy bryczesy z Horze, te z lejem silikonowym, skarpetki, spikera, one mają taką, o proszę bardzo, srebrne brylanciki, no i oczywiście założę potem oficerki, czyli taki outfit na dzisiaj i na pewno będzie różowy czaprak, to już wiecie, stylówka zapowiada. Moją rutyną przed wyjazdem do stajni jest to, aby coś zjeść, czy to po prostu obiad z poprzedniego dnia, czy coś innego. A ostatnio zaczęłam testować, tadam, produkty, napoje od Y-Food i powiem Wam, że jest to naprawdę rewelacyjny sposób dla osób, które chcą coś zjeść, ale nie mają czasu na przygotowanie posiłku. No to wtedy wjeżdża właśnie taki napój, który syci od 3 do 5 godzin. I ja już przetestowałam 4 smaki i rzeczywiście tak jest, uczucie sytości trzyma się u mnie takie 4 godziny, u Kacpra 3 godziny, bo oczywiście on mi pomagał testować. I czym właściwie są te napoje z firmy Y-Food? Są to produkty, które zawierają w sobie pełny profil składników odżywczych, takich jak białka, tłuszcze, węglowodany oraz błonnik. Także jeżeli ktoś ma ochotę przetestować również te napoje, no to macie link w opisie do strony, na której możecie je zamówić. A ja dla Was mam kod zniżkowy, gdzieś tu się na pewno pojawi, Misia YouTube. Także jeżeli macie ochotę, to bardzo polecam, bo rzeczywiście one są niezwykle smaczne, co jest bardzo istotne, a co jeszcze ważniejsze dla mnie, sycące. Więc dla jeźdźców, no, idealne rozwiązanie. Ja teraz piję, zobaczymy w ogóle jak smakuje. Kokosowy, bo piłam banan, wanilia, czekolada, kawa. I najbardziej mi wanilia pasowała, a może teraz kokos. Najlepsze na koniec zachowałam, bo ja uwielbiam kokosowe rzeczy. O matko, jak Raffaello! O! Mega. Także piję do końca i jadę do stajni już najedzona, nasycona. Jak widzicie, ja już jestem w stajni i pierwszą rzeczą, którą robię, jest zmiana obuwia na oficerki, które swoją drogą niedawno kupiłam z Waszego polecenia z firmy Ego 7. No i powiem Wam, że na początku miałam trochę problem z zapinaniem ich, szczególnie przy prawej nodze, ale teraz już 2 minutki i oficerki zapięte, nie sprawiają żadnych problemów, wyglądają na nodze naprawdę przepięknie, są wygodne, nie obcierają, także mogę Wam serdecznie je również polecić. Po założeniu oficerek sięgam po sprzęt, czyli czaprak, podkładkę, szczotki, bacik, kask, ochraniacze, wszystkie potrzebne rzeczy na trening. I jak widzicie, mój wybór padł na różowy czaprak, oczywiście do tego też różowe nauszniki. Wszystko musi się zgadzać, stylówka musi ze sobą się łączyć. Z siedlarni zabieram ogłowie Dorki oraz jej siodło i zabieram wszystko do miejsca, gdzie będę ją siodłać, czyścić. Tutaj możecie zobaczyć, jak jeszcze wszystko sobie układam, żeby było ze sobą, czyli podkładka z czaprakiem, ogłowie z nausznikami, wszystko musi, wiecie, w porządeczku być. No to co, idziemy po konia. No i tutaj niespodzianka. Myślałam, że Dorka jest w tym starym namiotowym boksie, gdzie przez ostatni tydzień była. Nie było tam konia. Poszłam na pastwisko ją poszukać. No i tutaj konia też nie było. Więc niespodzianka niezła. Wtedy już zdałam sobie sprawę, że musi być w tej nowej stajni, tej fajnej stajni. I na szczęście tam właśnie konia znalazłam. Siup, zakładamy kantarek i lecimy się czyścić oraz siodłać.
W ogóle zauważcie, jaka ciemna jest już Dorka, jaką ma długą sierść na szyi, to już w ogóle fajnie wygląda. Przed czyszczeniem mizianko obowiązkowo. No i działamy. Pierwsze co robię, to psikam ogon i grzywę tą taką fajną odżywką z e-fola, żeby po prostu to ładnie wsiąknęło i potem będę mogła to łatwo, wiecie, przeczesać. A tutaj już miałam bardzo mało czasu do treningu, więc na dwie szczoty jechałam, żeby ją szybko wyczyścić sprawnie. Widzicie tutaj, no są takie taktyki, żeby po prostu troszeczkę szybciej zrobić wszystko, co ma się do zrobienia. Kolejną rzeczą kopytka oczywiście, rachu ciachu. Tym razem miała bardzo czyste, więc się cieszyłam, że chociaż z tym pójdzie mi sprawnie. Po kilku minutach spray już super zadziałał i tak naprawdę grzywa, ogon, ich przeczesanie to jest chwila, moment. No i w ogóle spójrzcie, jaki ma piękny ogon Dorka, uwielbiam jej ogon, jest przecudowny. A tutaj walczymy z glutkami w nosku, zawsze jej myję nosek i oczka, bo po prostu sporo dziwnej zawartości można tam znaleźć. A tutaj ochraniacze na trening, tym razem miałyśmy skokowy, także i przody i tyły zakładałam, żeby była pełna ochrona nóżek. Hop, siup, zamieniam Doreczkę w różową księżniczkę, czyli czapraczek Rosewood Escadron, do tego podkładka z Matesa, która swoją drogą jest przecudowna, no po prostu, ach, te futerko robi robotę. No i siodłamy. Tutaj nie wiem, z czego się cieszę, ale dobrze, że się cieszę. Ogólnie przed tym treningiem całkiem się stresowałam, bo był to pierwszy skokowy trening po kontuzji, a moja kontuzja zrobiła się właśnie po skoku, także no stresik był, że jednak coś się wydarzy, ale stwierdziłam, że jak mam różowy komplecik, to wszystko musi być w porządeczku. Doreczka już gotowa do jazdy, także teraz czas przyszedł na mnie, zakładam swój kask oraz oczywiście rękawiczki, ja zawsze jeżdżę w rękawiczkach. No i przypomniało mi się też, żeby się trochę porozciągać, porozgrzewać przed jazdą. Staram się robić to zawsze, tutaj mówię, miałam bardzo słaby czas operacyjny, więc miałam, nie wiem, z 2-3 minuty już jazdę, ale rozciąganie musiało mieć miejsce, bo jednak mój staw skokowy jest słaby i muszę pamiętać o tym, aby o niego dobrze dbać. W pełnej gotowości idziemy na jazdę. Jeszcze kiedy stępujemy, rozgrzewam swój staw skokowy, robię kółeczka albo piszę palcami alfabet. I Wam też radzę, że jak nie macie nawet czasu rozgrzać się jeszcze z ziemi, to chociaż żeby porobić takie ćwiczenia już na koniu. Przyszła pora na kłus i na początku miałam problem z tempem, bo było albo za wolne, albo lecące, ale już tak po kilku minutach gdzieś tam znalazłyśmy optymalne tempo na ten trening. Teraz jak mamy tylko jakąś przerwę z Dorką, to staram się ją wykorzystać na odciążenie stawu skokowego, wyjmuję sobie nogi ze strzemion i odpoczywam. Przyszła pora na pierwsze drążki, Dorka super na nich pracowała, ja za to tak asekuracyjnie jechałam, no nie wiem, odkąd miałam tą kontuzję, to trochę jest we mnie strachu. No i uwaga, pierwszy skok po 3 tygodniach, albo nawet 4, odkąd miałam to skręcenie stawu. No dziwnie jechałam, byłam strasznie spięta, nie mogłam się w ogóle wyluzować, mimo to Dorka bardzo mi pomagała i sprawiła, że trochę tej odwagi jednak zyskałam. Podczas tego treningu jeździłyśmy różne przeszkody, ale z tą falką coś było nie tak. No po prostu zrzuciłyśmy ją chyba 2 albo 3 razy, reszta wszystko pięknie, ale ta falka, no nie wiem. A właśnie po skoku na tym okserze skręciłam staw skokowy, a teraz spójrzcie, jak Dorka go pięknie skacze, ile mi dawała w ogóle odwagi, pewności siebie. Jestem przeszczęśliwa, że Dorka podczas tego treningu naprawdę dawała mi tę siłę, bo ja byłam no przestraszona, zestresowana, spięta, a ona no po prostu robiła za naszą dwójkę, skakała ślicznie. Miałyśmy tylko problem z tą falką, przeszkodą, a reszta no szła po prostu jak po maśle. Jechałyśmy parkour 8 przeszkód, tylko z jedną zrzutką, no przekochany konik.
Po udanym treningu czas na spacerek, na łączkę i tutaj pokazywałam Asi, która mnie nagrywała, za co w ogóle bardzo dziękuję, że Dorka kiedyś bała się tego takiego szarego, tej folii, a teraz na luzie, na luźnej wodzy przechodzi obok tego, w ogóle nic się nie boi. No i to tutaj też pokazuje, że praca z ziemi robi swoje, bo właśnie przychodziłam z nią na spacerki tutaj, żeby jej pokazywać te folie. No i teraz na chillerce spaceruje, nie boi się niczego. Po porządnym rozstępowaniu konika zsiadam z niej, no i zdejmuję cały osprzęt, żeby już mogła mieć luzik, bluzik. Tutaj oczywiście się kręci Doreczka, nie może stać w miejscu. Lecimy na myjkę, dobrze schłodzić nóżki. O, tutaj w jesiennej atmosferze listki moczymy, moczymy. No i obowiązkowo spa, czyli olej na kopytka, żeby były piękne, lśniące. Doreczka już ogarnięta w boksie, no to teraz przebieram buty na wygodne sneakersy. Oficerki oczywiście kładę do kartonika i chowam. Przed pochowaniem reszty sprzętu zabieram się za zrobienie meszyku. Dorka dostaje meszyk po treningach skokowych, jedną miareczkę. Tutaj patrzcie, jaki mamy niebieski zestaw do meszyku. A tutaj już lecę zalać ciepłą wodą mesz, bo musi być ciepła woda i potem po prostu odstawiam na jakieś pół godzinki. Meszyk się robi, a ja się zabrałam za ogarnięcie reszty sprzętu, czyli myję wędzidełko dokładnie. Potem odstawiam siodło, również o głowie. Oczywiście na siodło pokrowiec musi być. Do meszyku dodaję jeszcze trochę smaczków, już się tutaj ładnie nam zrobił. No i podaję panience Doreczce, która oczywiście kocha meszyk. Myję wiaderko po meszyku, żeby wszystko było czyściutkie, zanoszę je na miejsce. A tutaj przypomniało mi się, żeby jeszcze może się trochę porozciągać po treningu. Wiecie, no zawsze lepiej to zrobić później niż wcale. Także chwila jeszcze rozciągania. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał z narracją. Trzymajcie się ciepło. Buziaki. Pa, pa!